Hasta la vista, baby. Cześć, witajcie na kanale Minion Pomysłów na Minutę. Cześć, witajcie. Słuchajcie, znowu u nas marka Ryobi. Czy Ryobi prawidłowo, ale jednak przyjęło się Ryobi. Tak. A jest to? Pistolet do kleju. Tak jest. Firmy Ryobi. R18 GLU0. Zapraszam. Co możemy wam powiedzieć? Tym razem bez kartonika? Tak, tym razem bez kartonika. Jak sama nazwa wskazuje, jak już większość z was wie, zero oznacza, że w zestawie nie posiadamy akumulatora. Tak jest, my weźmiemy sobie najmniejsze akumulatory, które mamy. Który mamy? Czyli mamy 1,5 amperogodziny. Najmniejszy akumulator Ryobi ze wskaźnikiem naładowania. I co możemy wam powiedzieć na jego temat? Nie ma kartonika, ponieważ pistolet był już przez nas używany, był wykorzystywany przy różnych pokazach i prezentacjach. Natomiast postanowiliśmy wam jednak go pokazać, mimo że karton nie przetrwał. Co jest w zestawie? W zestawie jeszcze mamy dołączone 3 wkłady kleju. Tak jak jest. Widzicie, rozmiar kleju to jest Fi 11 mm, czyli standardowy, ten większy. Nam zależało na tym, żeby ten pistolet mieć, ponieważ jest mobilny, tak? Nie ogranicza nas kabel przy żadnej pracy. Ma on wskaźnik LED-owy pokazujący moment, w którym się rozgrzewa i czy jest włączony, czy jest wyłączony. Czas nagrzewania to około 3 minuty do takiego dobrego stopnia rozgrzenia, abyśmy mogli swobodnie pracować. To sobie sprawdzimy, oczywiście, jak to wygląda. Pistolet jest przestygnięty, on nie wiem, około 1,5 godziny leżał nieużywany, więc generalnie zaczynamy po prostu na zimnym. Zobaczymy, jak długo nam to zajmie. Tak. Co jeszcze fajnego? Jak w każdych narzędziach tej firmy, jest ergonomiczna rączka, która bardzo ułatwia nam pracę. Także jeżeli nawet pracujemy długo i dajmy na to przy wysokich temperaturach gdzieś na zewnątrz, bo akurat tym pistoletem do kleju także na zewnątrz poprzez właśnie akumulator możemy pracować, spoci nam się ręka, więc nie będzie on nam się ślizgał. Tak jest, jest pokryty specjalną taką gumą. Wszystkie elementy są idealnie spasowane, tak jak spasowane być powinny. Ciężki nie jest. Ciężki nie jest, bo zaskakująca jest waga. 450 gram bez akumulatora. Tak jest. Więc jest leciutki. I producent deklaruje, że przy akumulatorze 5 amperogodzin powinniśmy być nim w stanie wycisnąć takich wkładów. 60. Dokładnie. Tyle jeśli chodzi o parametry techniczne. Myślę, że przyjrzymy mu się z bliska, pokażemy, jak on wygląda. Tutaj dużo do pokazania nie ma, no bo to pistolet tutaj uproszczony to zostało maksymalnie, jak się tylko dało. No i pokażemy wam, jak długo się nagrzewa oraz jak, że tak powiem, z niego się korzysta. Natomiast jeśli chodzi o sam jakiś taki większy test, to i tak wiadomo, że mniej zależy od pistoletu, więcej zależy od kleju, którego używacie, więc po prostu pokażemy, jak on działa, jak ten klej z niego wypływa. To co? Zapraszamy. Zapraszamy. Sam pistolet wygląda w ten sposób. Jest leciutki. Dysza z przodu jest wykręcana, zakończona mosiądzem. Pistolet jest wyposażony w dosyć duży przycisk, taki na 2 palce, więc tutaj w zupełności słuchajcie, wygodnie da się tym pracować nawet na dłuższą metę. No i tutaj mamy ewentualne okienko podglądowe, żeby zobaczyć, czy nam klej się dobrze spasowuje w momencie, w którym dodajemy dodatkowe laski klejowe. Rączka ergonomiczna, jak widzicie, wszystko jest elegancko spakowane, spasowane, tak jak być powinno. Akumulator zapinamy. I teraz tutaj mamy włącznik, który przełączamy, zapala się dioda i zaczynamy mierzenie czasu.
2,57 i klej zaczyna się pojawiać. Jak widzicie na końcówce, dołożymy sobie, o, jedno naciśnięcie. I tyle nam wykapało. Samo użytkowanie. Możecie zobaczyć, na jednym naciśnięciu zobaczymy, jak długo nam się uda zrobić kreskę. Jak widzicie, 3 minuty i można tym swobodnie pracować. Może wyłączmy. Słuchajcie, bardzo fajne rozwiązanie. Z tego względu, że większość pistoletów, z którymi mamy styczność, ma nacisk tylko na jednego palca wskazującego. Tak jest. Tylko naprawdę pistolety z wyższych półek mają rzeczywiście uchwyt na całą dłoń. Natomiast tutaj swobodnie możemy pracować dwoma palcami i się przy tym nie męczyć. Tak, my zastosowaliśmy akurat akumulator 1,5 amperogodziny. Można oczywiście użyć większych akumulatorów, tak jak daje producent. Tak jest. Akumulatora zostało 3 kreseczki. Po tym wstępnym rozgrzaniu już wiadomo, że na podtrzymanie tej energii potrzeba zwyczajnie mniej, ale mimo że on już został wyłączony chwilę temu, to jak widzicie, jeszcze klej nadal się wydobywa bez najmniejszego problemu. Fajne to jest, też jest to, zauważyłem, mogę na chwilkę? Mhm. Że nawet jeżeli rozprowadzamy klej, tak? Rozprowadzamy klej i w tym momencie, jak mamy już spust do końca, to zobaczcie, że oczywiście klej jest rozgrzany, ale nam się nie wydobywa. Nawet jeżeli puścimy spust, to klej nam się nie wydobywa, nie kapie nam. Tak. Wiadomo, że gdzieś tam zawsze ta odrobina, tak, która mocniej się nagrzeje, oddyszy na początku, gdzieś tam jakaś jedna kropelka nam może spaść, ale nie jest tak, że nie jest to, że tak uciążliwe. Tak, że jak puścimy, to to wszystko jednak mimo wszystko jest przyblokowane i będzie nam się ten klej sączył. My jesteśmy mega zadowoleni z tego rozwiązania. Dzięki niemu tak na dobrą sprawę mogliśmy zrobić ostatnio wiele rzeczy, nie martwiąc się o kabel. Myślę, że teraz wybieramy się na przeróbmy edycję świąteczną, gdzie będziemy robić parę ozdób przy pomocy właśnie tego pistoletu. Dlatego bardzo się cieszymy z tego, że go mamy. Zobaczycie go nie tylko właśnie na przeróbnym, nie tylko przy tych właśnie projektach takich świątecznych, co się niedługo będzie odbywało, ale także przy innych naszych projektach, gdzie będziemy mieli możliwość wykorzystania tego pistoletu. Więc zobaczycie, jak on się w ogóle sprawdza w dłuższej naszej pracy. Tak jest. Na chwilę obecną żadnych uwag co do tego sprzętu nie mamy. Pracowaliśmy na akumulatorach na zasadzie takiej, że też zmienialiśmy akumulator, odpalaliśmy pistolet wtedy, kiedy był potrzebny, więc mimo że on z nami już przepracował kilkadziesiąt godzin, ciężko jest nam określić tak na dobrą sprawę, ile na ile wkładów w rzeczywistości taki akumulator wystarcza, tak? Bo bardzo często pracowaliśmy przy projektach na zasadzie takiej, że wybraliśmy w pełni naładowany akumulator do wyżynarki na przykład, albo do wkrętarki, a później przykładaliśmy go do pistoletu, bo nam był pistolet akurat w tym momencie potrzebny. Natomiast dłuższe takie prace przy projektach świątecznych, które szykujemy do pokazania dla Was na przeróbmy, odbędą się w najbliższym czasie, w związku z tym będziemy starali się też poinformować Was, na jak długo rzeczywiście jeden akumulator wystarcza, z jaką ilością kleju. Zwłaszcza, że te laski, które tutaj są w zestawie, te startowe, mam wrażenie, że są krótsze niż standardowe. Może tak być. Dokładnie. Mam wrażenie, że one są po prostu docięte pod wielkość urządzenia, tak żeby tam swobodnie się zmieściły w kartoniku. Tyle myślę, słuchajcie, na ten temat. Jeśli chodzi o pistolet na klej, to wszyscy bardzo dobrze wiemy, że jest to rzecz praktycznie niezbędna w każdym warsztacie. Wykorzystujemy go przy bardzo wielu rzeczach.
Ja najczęściej akurat osobiście używałem do sklejania, na przykład jeśli miałem kilka rzeczy do wycięcia na pile, to sklejałem pistoletem na klej ze sobą. Tak, bo to bardzo fajne i szybkie rozwiązanie. Tak jest i później łatwo się tego pozbyć po rozłączeniu, co też jest fajne. To co, znacie naszą opinię. Jeżeli ktoś korzysta z Was z tego modelu, z tego pistoletu, podzielcie się z nami, dajcie filmy, lajki do naszego filmu, dajcie zdjęcia tego, czego Wy używacie. Ciekawi jesteśmy, z jakich pistoletów naklej wykorzystacie, bo my u siebie mamy modeli różnych 6 i to jest nasz pierwszy bezprzewodowy i chyba z tych wszystkich, które mamy, jest najfajniejszy i sprawdza się dla nas dużo bardziej niż ten, który gdzieś tam pokazywaliśmy wcześniej, który po rozpięciu po prostu przez chwilę dawał radę, a później trzeba go było podpiąć z powrotem. A my zachęcamy Was do oglądania naszych pozostałych filmów, zapraszamy na vlogi, które wpadają z Partyzanta, na live'y, które są co niedzielę. Tak jest. Na Facebooka, Instagrama i Twittera, wszędzie gdzieś tam jesteśmy, wszędzie gdzieś tam coś się dzieje. Zapraszamy oczywiście na nasz drugi kanał. Do śledzenia informacji, gdzie będziemy się pojawiać, bo coraz częściej wychodzimy z warsztatu i coraz częściej chcemy się z Wami spotykać i mamy w ogóle taką okazję. Zgadza się. Do wszystkiego linki znajdziecie na dole. Kto nas śledzi, wie, gdzie się będziemy pojawiać, wie, na jakich imprezach będziemy, gdzie one się odbywają. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy. A na następnym, przy następnej okazji postaramy się pokazać jeden z projektów, który pokazujemy właśnie na imprezach przy użyciu tego pistoletu, bo uważamy, że jest naprawdę fajny i każdy może go zrobić w domu. Zgadza się. To co? To tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć nareszcie, bo rozgadaliśmy się jak zwykle. Trzymajcie się i pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczyska, hej. Cześć.